Koziołków jeszcze nie ma, ale są dwa barany. Au! Dzień dobry, witajcie w kolejnym odcinku naszego życia. O 6 rano w Poznaniu. Dobra, sprawdziliśmy. Poznaj piękny jak zawsze. Tak, ale po co my tu w ogóle jesteśmy, Ada? Bo ty nie wiesz? Jesteśmy tu dlatego, że jest blog konferenc Poznań. Jesteśmy teraz w starym browarze i mamy tutaj umówiony odbiór naszego akumulatora, bo jesteśmy takimi profesjonalnymi vlogerami, że cały czas vlogowaliśmy z jednym akumulatorem. A jeszcze do niedawna z jedną kartą pamięci, a nagrywamy codziennie. Ale teraz już będziemy profesjonalni i mamy i kartę pamięci, i dwa akumulatory. Także niektórzy w Poznaniu albo w innych miastach kupują magnesy, a my sprzęt. Dajcie akumulator, proszę. No niestety nie udało się załatwić akumulatora, bo jesteśmy ciumokami i jest do odbioru. No właśnie, ale na pocieszenie trochę zgłodniliśmy i kupiliśmy sobie sushi. Z tym, że okazało się, że jest już dość późno i umówiliśmy się z Anitą, no to jestem na dworcu, także musimy iść i jeść to sushi idąc. Czy to nie najznamienitsza szczecińska vlogerka? Teraz nie. A jaka piękna! Tak, co za niespotykane spotkanie. Niespotykane spotkanie w Poznaniu. Tak? O, no bo się dopasowaliśmy się do naszych znajomych. No ja nie miałem sukienki, nie mogłem dobrać do butów. O, zaciąłem się. Chciałem mieć ładny kadr. Jak tam moje gwiazdy? Gotowe? Dostaliśmy się już na miejsce, czekamy do rejestracji. Celuje w nas aparatem ta bestia. Nie ta bestia. Mam czekoladę też? Czekoladę, a myślałem, że mniejszy od trzech. No dobra. Anita już znalazła jogurty, więc... to jest dobre miejsce dla nas, tutaj siadamy. Dużo blogerów wszelkiej maści. No dobra, ale jest dobry początek, ponieważ jest kawa, także to jest pierwszy przystanek nasz. Dziękuję. Proszę. No i co, Grażynka? Masz kawusię? Już siarę robię, zasłoniłem tyłkiem projektor i chciałem sprawdzić, która jest to sala. I właśnie teraz będzie wykład Globstory, dlatego idziemy... Tak. Super, super. To był prawie jak nasz taniec zawsze w każdym filmie, prawie. Zobaczcie, usiedliśmy w trzecim rzędzie, to znaczy, że jesteśmy ważni. A, w czwartym. No to trochę mniej ważni. I tutaj przed nami pierwsza pani prelegentka z kanału Globstory. Sporo osób już przyszło. Zaraz trochę wchodzi na scenę. No zaraz idę. No to dzień dobry państwu tam.
Cieszę się bardzo, że przyszliście i zaczniemy sobie ten blog konferenc ode mnie. Bardzo mi miło, jestem bardzo ciekawa, kto wie, co ja za jedna. Możecie podnieść rękę tak? O matko! Nie ma opcji, moim zdaniem, na to, że robione coś z pasją przez odpowiednio długi czas pójdzie w próżnię. No nie ma bata. Jedyne, co może nie wyjść, albo może wyjść inaczej, to to, że uda wam się coś innego, a nie YouTube. Świetny wykład, naprawdę. Ada, jak ci się podobało? Tak? Podobało ci się? No, także Anita, podobało się? No to super. Dziękujemy Kai z Globstory za świetny wykład. Rafał się tu dorwał do Mario. No przecież to jest super, to jest gra dzieciństwa, dajcie spokój. No pewnie, też grałam. O, nasz Mario. A na dwóch graczy? Ale grasz. Gra skończona. Otrzymaliśmy smutną wiadomość, że lunch jest dopiero o 14. Dziewczyny tutaj pławią się w blasku znajomości, fleszy. Sława. Także sobie siedzimy tutaj, gadamy. Znaczy, jak zawsze gadam głupoty, ale mamy tutaj live menadżerkę, więc także gorąco zapraszamy i na kanał na YouTube, i na blogu. Tak, niekoniecznie. Chyba, że jesteście z kafeterii, to nie zapraszamy. Jesteście teraz na backstage'u vloga, no to jestem. Macie zaszczytne miejsce. Jak widzę Agnieszkę, to słyszę melodyjkę ze Zdrowomani, zawsze. Dobra, może lunchu jeszcze nie ma, ale słyszeliśmy, że są jakieś owoce. Właśnie, idziemy na ryneczek Lidla po owoce. Jest jedzenie, jest impreza. A tu w ogóle prawdopodobnie jest darmowe jedzenie, tylko niestety kolejka jest bardzo długa, więc trochę lipa, więc nie wiem, czy coś zjemy dobrego. O, czyli jednak nie, poddajemy się. Jest kolejny członek naszej ekipy dzisiejszej, Pink Wellington. Jednak nie zrezygnowaliśmy z kolejki. To ja od razu dwa. Dziwne te vlogerki, burgery nagrywają. Oddaj panu, bo nie zdążyłem nagrać, jak bierzesz. Jaki zarąbisty burger, wegetariański. I oczywiście Ada za darmożkę. To jest najważniejsze, ale wygląda super. Piękne kobiety, dorodne burgery. Mogę tak żyć, jestem w raju. Test burgera. Proszę bardzo. Zaraz powiesz, czy dobre? Dobre. Podział obowiązków. Ada zajmuje się Insta Stories, ja zajmuję się tutaj jedzeniem. No dobra, Ada, bo ja już zrobiłem recenzję. U ciebie jak? Dobry? Znika szybko. Nie oczekiwałem tej odpowiedzi. Dobry. O. No, zjedliśmy burgera, od razu się człowiek lepiej czuje. Jeszcze kawa by się jakaś przydała, można iść dalej na warsztaty. No i jak tam mi się w ogóle wrażenia z konferencji? Nie nadążam. Oj, coś tacy ciemni jesteśmy. Właśnie ciemno jest. Jeszcze tutaj nie ogarnęliśmy sobie, co gdzie się dzieje, także musimy jeszcze raz spokojnie przejść. No właśnie, bo tu jest duża atrakcja. Druga kawa. Kawa, moja wspaniała kawa. Ada? Nie ma jej prawa. A, takie wcale nie ustawiane. Cześć. Tutaj dziewczyny obczajają stoisko zupek chińskich. Ej. Żartuję, no, owsianki, no. A właśnie. A no to musimy w końcu się zgadać na tego wifona, bo mi obiecałaś, że zjemy. Słuchajcie, tutaj pewna znana youtuberka z kanału No To Jestem zostawiła tu swój drogocenny aparat i swoją wodę. Dlatego jeżeli ktoś jest zainteresowany zakupem, to zapraszam na Allegro, mniejszy od trzech. Jest mi trochę smutno, bo ja chciałem iść na wykłady Tivolta i ziemniaka. I niestety nie zdążyliśmy, bo zajadaliśmy się burgerami. No ale dobra, burgery były ważniejsze, więc no właśnie. Więc wybaczcie, chłopaki. Jeszcze są? O, no to chodźcie, to, no to super. Można go zmontować tak, że to dlatego, że ludzie chcą piaki akustyczne, z których dosyć mocno słyną wasze kanały, wy wiecie, jak to wygląda, wy to znacie, wy wiecie, jak to operuje. Często biorę udział w nagraniach, filmy przed montażem, a po montażu to są... Dzielimy się wrażeniami, ale to też są ogłoszenia, ktoś tu chce sprzedać samochód. A Rafał, co pisze?
O, to jeszcze serducho narysuj, mniejszy od trzech. Narysuj na. O Boże, no już rozpoznaję. Proszę, rudy mazak. To jest zarostem to, tak? Tak wyglądałam rano. Okulary. Yeah. Pięknie. Już gotowy twór. Już wszystko jasne, kto to jest. A tutaj są warsztaty, dział warsztatów. Niestety. Takie gapy, że się tak. Zapisaliśmy na żadne warsztaty. Przegapiliśmy. Jesteśmy ciomokami. Jeżeli chcecie się tam połączyć sal przewrotów, to zapraszamy serdecznie do Energy Super Park. Znajduje się w galerii Pestka. Mamy też. Także idziemy. I zabraliśmy teraz ze sobą dziewczyny. Tutaj Anita bloguje. I kochane specjalnie z nami lecą. Tak, specjalnie z nami lecą do starego browaru po to, żeby odebrać akumulator, który mieliśmy odebrać rano. Także dziękujemy. Dziękujemy. Mamy SMS-a, że już na nas czeka. Tak, więc super. Będzie, bo już nam bateria pada znowu. No. Piękne dziewczyny. To jak ogarnęłam to. Mówię wam, jakie jazdy są, jak się trzy blogerko, vlogerki spotykają. Gdzie jest ta stara część? Nie wiem. Udało się, dotarliśmy. Misja wykonana. Nadal się łudzę, że jest naładowana, bo jest nam potrzebna bateria. Pani powiedziała coś strasznego, że jest możliwość, że nie jest w ogóle naładowany, że jest pusty, więc wtedy byłaby lipa. Sprawdźmy to. Korzystamy jeszcze z pogody i idziemy się przejść na Stare Miasto, skoro i tak jesteśmy tutaj niedaleko. No właśnie. Ale musimy szybko jeszcze w jakąś wodę się zaopatrzyć, bo jest po prostu bardzo gorąco. Miała być tylko woda, a jeszcze lody. Jakimś cudem wpadły nam w ręce same. Wygrałam, bit Milka. Pierwsza wygrana w tym sezonie, ale oczywiście, jak zawsze, wygrywa wszystko, więc kupiła bit Milka i już ma wygraną. Bym reklamowała, jakbym nie wygrała. No właśnie. I Anita was właśnie, nas właśnie prowadzi do Arsenału. Tak, jest naszą panią przewodniczką. No bo wie, o co tu chodzi, dlatego idziemy za nią. Taka okazja. No właśnie. Super. Dzień dobry. Tak. Galeria tańca. Takie laski masz w teledysku. Wykorzystałeś moment. Co widzicie? Opowiadajcie. A nie, to jest nie to po prostu się chodzi o wodach. A, dobra. Takie zdjęcie faceta. A, coś tam jest. Idziemy za dziewczynami. Pani przewodnik nas tu prowadzi na górę teraz. Tutaj taka sztuka nowoczesna. Tam jakieś garnki na ziemi leżą. Tu jakieś muchy chodzą. Facet na supie. No, także taka sztuka, której nie rozumiem. A tutaj ktoś... A nie, to nie garnki, Boże, co ja gadam? To są jak owoce jakieś tutaj. No to nie jestem koneserem. Fajna, fajna. Jak ci się Ada ta sztuka nowoczesna podoba? Taka o. Taka o. Nic nie rozumiem, ale spoko. Powiem, że nie rozumiem, to już... My prości ludzie ze wsi nie rozumiemy. Do widzenia. O, zgierz. Wrobiłyśmy Rafała w rolę fotografa. Będzie sesja na Pink Wellington. Mamy backstage. Mamy. Patrzcie, jak się wczuwają. A tam się pojawiły koziołki nawet. Może się załapią na sesję. A tam sesja trwa w najlepsze. I teraz na rynku już dużo więcej ludzi niż wcześniej. Ale takie piękne słońce, że nie ma się co dziwić. Jak zawsze mały biwak tutaj, w rogu gdzieś, żeby wszystkie rzeczy położyć do zdjęć. No wszystko, ja zawsze kulisy zdradzam. Wygląda po prostu. A to taka piękna sesja zdjęciowa była. Wracamy na blog konferencji. Ja właśnie piszę do Okci i Kpiego. Tak, bo dzisiaj się spotykamy z nimi. Pozdrawiamy. Już moja mina to jest taka... Cudowna jest. Wow, ale pan ma czadową deskę. Szacun.
właśnie idziemy już w stronę Międzynarodowych Targów Poznańskich, ale ten pierwszy dzień konferencji zawsze wszyscy są tacy zmordowani lekko, bo większość osób tutaj przyjeżdża z daleka, znaczy z całej Polski właściwie, blogerzy. Jego zmordowani po afterze. A no właśnie, to drugi powód. Właśnie, o której jest after? 21? 21. Więc dzisiaj będziemy jeszcze na imprezę. Dlatego ja nie biorę udziału w afterparty, tylko będę grzecznie spać z maseczką na twarzy. A my będziemy korzystać z uroków bycia blogerem i pić darmowe. Będzie kogo obgadywać, jak już wyjdę. I oczywiście daliśmy się namówić Nikoli. Nikola nas namówiła, to prawda? Na burgera? Namówiła nas, widziałem to w oczach. No, także idziemy teraz na mięsnego. Był wegetariański, teraz mięsny. Niestety nie ma już burgerów. Smutek. No, ale można wziąć sobie jakieś inne potrawy. No i takie mamy pyszniutkie rzeczy. Ja mam karkówkę, a Ada ma warzywa grillowane. Tutaj zjem jeszcze sobie kurczaka. Tutaj patent na burgera od Nikoli, a tutaj mam jakąś pyrę z czymś tam, z gzikiem. Z gzikiem, to jest twaróg. A, no. Okej, okay. Może być. I tak wszystko zjem. Z pełnymi brzuchami top vlogerzy mogą wracać. Powiem wam trochę, że trochę się przełaziliśmy tutaj i teraz jesteśmy zmęczeni. Nie wszyscy są zmęczeni jednak, ale my już trochę padamy. Także poziom energii. Co tam mówicie? Co tam mówimy, że nasz poziom energii jest równy 0 teraz. A mój poziom zaczerwienia twarzy jest równy 10. A co z tym nadrobiamy? Także posiedzimy trochę na wykłady, ale potem mamy super spotkanie z Okcią i Kapi. Może trochę nas obudzą. Tak, może mają więcej energii od nas. Ja już dzisiaj wyglądam jakbym była po after party. Kolejne spotkania. Malowałaś? Idziemy sobie jeszcze teraz z dziewczynami na ściankę, bo chcemy poczekać sobie jakieś fajne zdjęcia. Fajne zdjęcia z łaskami. Zróbcie moją pozę. A, to pozę trzeba zrobić. Incepcja. A teraz Joanna Blaszewska będzie mówić o Instagramie. I to już dzisiaj ostatni. Nazywam się Joanna Blaszewska i przez ostatnie lata pracowałam w szeroko rozumianym marketingu. No dobra, skończyliśmy ostatnie spotkanie, ostatni warsztat. I teraz lecimy spotkać się z Okcią i Kapim. Halo, dzień dobry! Dzień dobry! Matilda TV. Super, z przyciskiem plecak. A tutaj mamy już Okcie i Kapiego. Atak kamery będzie, atak kamery od razu. A, atak kamery. Trzeba się uśmiechać i być pozytywnym. Od kogo zacząć? Kacper. Kacper. Nikola. Pozwolę tu jeszcze do... No jasne, jasne. Cześć, Rafał. Cześć, cześć. Rafał, cześć. I... No. Jemy coś czy pijemy? No to i to. Jemy i pijemy! Jak zawsze jest pełno ludzi, nie? Także jesteśmy teraz już... Znalazłam sobie frajera do noszenia. No ja jestem, tak, ja jestem frajerem do noszenia, ale już jesteśmy w pełnym składzie, także idziemy, uderzamy do jakiejś knajpy. Może na jakieś piwo? Może na coś, nie wiadomo. A tu Okcia i Kapi jacy pełni energii, nie? Ale jacy uśmiechnięci. My wyszliśmy po tych warsztatach, tacy już, nie? Przymuleni. Ale my wstaliśmy pełni... 9:30, a to jest wcześnie dla nas. Także powinniśmy być zmęczeni. Ja powiem, że się dziwię, że wam się chciało tutaj przyjechać, bo domniemam, że wyjechaliście około 5 albo nawet wcześniej. Wiesz co, 4 chyba około. No właśnie, to... Nie, co ja gadam, ale nie, ale wam głupoty powiedziałem. Ja, my o 23 wyjechaliśmy, o 4 w 50 chyba tu byliśmy i tak chodzimy o 4. No. Jesteśmy w barze. W barze. No, restauracji. I oczywiście nabijemy się co nieco, więc... Incepcja. Tam jeszcze proszę bardzo, kogo spotkałeś? Tam jeszcze w oddali. Tak właśnie, młoda farmaceutka. Teraz nas nie widzi. Co ona tam je? Zaraz ją przybliżymy, zobaczymy co tam je. No to już mamy zamówione. Jest sok? Nie wiem. Super. Jakby coś nie jest sok, to możemy sobie...
No to cóż za spotkanie. Ja muszę czasem te aparaty odpalone, żeby już. Dobra, zbieramy się już powoli. Jak zawsze trzeba biec, bo podjechało wiele dalej niż myśleliśmy. Ej, zamykają, zamykają! Dłużej bym powiedział, który mi gacie stanął do końca. Nikola się włamuje tutaj, tajny szyfr łamie. Udało się. Będziesz dwóch perspektyw po prostu. Tutaj jeden włamujemy się. Wow, tu są koty. Szkoda, że mam alergię. Chodźcie, bo ja nie mogę puszczać tych kotów do pokoju. Ale ładnie. Koty na YouTube. Koty, ja stale, koty na YouTube. Ja 1000 lajków. Jezus, koty są. A nie chodź tam, nie tam mam. Gdzie, 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 gdzie. Już mama mu nie no. Proszę bardzo, tak się szykuje kobieta na wielkie wyjście. Ja ciebie nagram. O, jeszcze jak machnie, nawet włosami. Dla mnie, powiedziała, że dzisiaj dla mnie ubiera. Tak, to jest stylizacja dla Rafała. Ale Ada ją przekonała, że nie weźmie. Dobrze, wezmę w torebkę płaskie, pójdę w szpileczkę. Wow, to jest dobry plan. Taki to ma dobrze. Nie? No prosto. Być kotełem. To jest cudowne, być kotem. Kładź się na dymanie. Tak. O, to już kładę, to musi się nie głaszczę. No, ale nie wiem, jak pan Kacper widzi i to zobaczy, to może nie być zachwycony. Nikola jest już gotowa na imprezę, przebrana, szpileczki założone tutaj w całej okazałości, a my się nie przebieramy, bo już nam się nie chce nawet iść do naszego tego pokoju, hotelu, no, więc prosto idziemy na imprezę. Szukamy teraz jeszcze na szybko jakiejś restauracji, baru, czegokolwiek, żeby coś wszamać przed imprezą. Także tutaj wędrujemy dalej. Tu jest jakiś pobar. Chobar. Mięso na przykład. No, wygląda fajnie. Klimatyczna miejscówka. Takie mamy pyszności. Czas wyjąć aparatę, a później jest. A teraz idziemy już na imprezkę blogerów. Dobra, oficjalne pożegnanie, tak? Tu, no żegnajcie się już, żegnajcie się. Vlogowe pożegnanie oficjalne jest. Dzięki. No. I ręka, halo, która ręka? Nie, proszę. Pa. O Boże, nagrywam na mniejsze od trzech, jestem reżyserem. Zapraszamy jeszcze raz do Poznania.